Filmoteka Narodowa obchodzi właśnie 55-lecie swojego istnienia. Jakie są jej cele na następnych 55 lat? Może zacznę trochę jednak króciutko o historii, że powstała w 1955 roku, początkowo jako Centralne Archiwum Filmowe. Pod tą nazwą działała do roku 1970, wtedy została przekształcona w Filmotekę Polską. I tak działała 17 lat do 1987 roku. Od 1987 jest Filmoteką Narodową. I to jest bardzo obszerne pytanie, ale może zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od samych zbiorów filmowych. Rozdzielmy tutaj na zbiory najstarsze, czyli to są zbiory filmów niemych oraz filmów przedwojennych, czyli właśnie kinematografia do 1939 roku. To są zbiory, które objęte są częściowo w tej chwili już takim programem europejskim Infrastruktura i Środowisko i otrzymaliśmy grant. 43 filmy zostaną zdigitalizowane, 3 będą całkowicie odrestaurowane, czyli będą to obrazy o bardzo wysokiej jakości. To się będzie wiązało z ogromnym postępem technologicznym, zakupimy sprzęt, oprogramowanie, rozbudujemy naszą pracownię. I to jest ta część, można powiedzieć, najdawniejsza. Traktujemy to mamy wykonać do roku 2013. Oczywiście będziemy aplikowali o dalsze fundusze, bo mamy tych filmów fabularnych 159 i chcielibyśmy wszystkie poddać takiej obróbce. Natomiast jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, to również z tego okresu najdawniejszego, to je na bieżąco staramy się digitalizować i w tym roku również dzięki wsparciu Instytutu Sztuki Filmowej zamierzamy przedstawić je, znaczy umożliwić jakby dostęp do nich za pośrednictwem internetu. I to będzie serwis stale rozbudowywany, w sensie takim, że każdy, kto będzie zainteresowany, będzie mógł zaglądać, czy być może coś nowego się nie pojawiło, bo tego wszystkiego naraz się zrobić nie da, ale kiedyś to trzeba uruchomić. No niewątpliwie to będzie rodzaj takiego repozytorium, gdzie zwłaszcza jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, te kroniki Pata oraz różnego rodzaju inne zapisy dokumentalne, które mamy, to one będą dostępne, one będą zdigitalizowane. Natomiast my nie będziemy tych filmów w całości rekonstruować, czyli nie będziemy poprawiać radykalnie jakości obrazu. Głównie z tego powodu, że to jest niewykonalne, żadne archiwum na świecie tego nie robi. Druga rzecz to są zbiory powojenne, czyli właśnie kinematografia od 1946 roku do chwili obecnej, ale z akcentem gdzieś tam mniej więcej na lata 70-80. No tutaj staramy się i aplikowaliśmy uruchomić program repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej, co oznacza jakby uruchomienie takiego programu wieczystej kopii. Czyli filmy będą zdigitalizowane do bardzo wysokiej rozdzielczości 4K. Wiemy, że to jest może z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb trochę nadwymiarowe, ale takie są potrzeby archiwistyczne. Będą poddane rekonstrukcji, korekcji barwnej i będą stopniowo wchodziły do repertuaru, czyli klasyka polskiego filmu. No, program jest ogromny, bo tych filmów jest około 1600 tytułów, więc to jest bardzo wielka liczba. Nakłady na to w nadchodzących latach powinny być ogromne, no one są niezwykle skromne. Filmoteka to nie tylko filmy, ale mamy również zbiory, bardzo bogate zbiory plakatów, programów, no i fotosów. Jeżeli chodzi o fotosy, to już uruchomiliśmy Fototekę. To jest bardzo doceniana przez środowisko filmowe i profesjonalistów, edytorów, serwis internetowy, gdzie można obejrzeć zdjęcia. W tej chwili jest 38 tysięcy zdjęć. I to są zdjęcia właśnie często unikalne, bo to w zasadzie nie są kadry z filmu, tylko to są tak zwane werki. Prace, które powstają na planie filmowym przy okazji realizacji filmu. I ten program stale się rozwija. Znaczy codziennie jakieś nowe fotosy przybywają, one są opisane, jest możliwość zaawansowanego wyszukiwania tej informacji, która jest potrzebna. Także ten serwis się bardzo dobrze rozwija. W tych dniach uruchomiliśmy serwis nitrofilm.pl, gdzie właściwie wszystkie osoby, które interesują się dawnym kinem, mogą się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć o filmie, o naszych pracach, o rekonstrukcji filmów, o
wszystkim tym, co wiąże się z realizacją tego projektu Nitro. To są tego rodzaju działania. Do fototeki będziemy starali się stopniowo dołączyć następny moduł w postaci prezentacji zbiorów okołofilmowych, programów filmowych oraz plakatów filmowych. Mamy też bardzo bogatą zbiorę, kolekcję plakatów filmowych i będziemy starali się, żeby te plakaty również można było oglądać w internecie. No to oczywiście w takiej jakości, która no chroni, jak gdyby ewentualnie zabezpiecza naruszanie praw. Czyli przeniesienie jak gdyby coraz większej części zbiorów do tej przestrzeni wirtualnej i w pewnym sensie obsługiwanie naszych osób zewnętrznych poprzez tą przestrzeń wirtualną, a my jednocześnie tu będziemy wykonywali te wszelkie prace, które archiwum musi robić. Konserwacja, katalogowanie, udzielanie licencji, przygotowywanie kopii, robienie wersji językowych. To jest mnóstwo rzeczy, które takie archiwum tym robi. Druga bardzo istotna pole naszej działalności to jest kino iluzjon. W roku 2008, kiedy zostałem dyrektorem Filmoteki, udało się dzięki życzliwości ministerstwa zakupić kino iluzjon od spółki Max Film. W tej chwili mamy już opracowane plany architektoniczne. No i w tym roku mamy nadzieję, że gdzieś w połowie roku, w drugiej połowie, na początku wbijemy łopatę i rozpoczniemy remont iluzjonu. Także jakby się udało do końca 2011 ten remont skończyć, no to będziemy mieli swoje kino i tam będziemy oczywiście w szerokim zakresie prezentowali nasz repertuar. A on jest bardzo bogaty, bo mamy praktycznie również zasoby, czy mamy również kopie filmów niepolskich, takich, które na przykład są już wycofane z eksploatacji, są jakąś klasyką kina światowego, ale no właśnie nigdzie już nie można ich obejrzeć, jeżeli chodzi o kino, bo może są gdzieś na DVD czy w internecie, ale wiemy wszyscy, że to nie jest to samo. W tej chwili jest podpisane porozumienie między Światową Organizacją Archiwów oraz Europejską Organizacją Archiwów Światowym Porozumieniem Producentów Filmowych, umożliwiające producentom, a właśnie dystrybutorom, przekazywanie kopii, które już wychodzą z eksploatacji. W sensie takim, że film schodzi z ekranu, praktycznie już nie jest grany, można go przekazywać. My jako organizacja archiwalna pokazujemy te filmy na zasadzie pokazu muzealnego, czyli pokazujemy tak jakby no, obiekt. Kino jest dla nas działalnością nie przynoszącą dochodu. Ono ma realizować funkcję upowszechniania kultury filmowej. I my również pokazujemy filmy czasami, które no, mają znikome szanse dystrybucyjne, bo niedawno na przykład pokazywaliśmy Novecento, czyli rok 1900 Bernarda Bertolucci'ego. To jest film, który trwa 306 minut, no więc jest to 5 godzin oglądania. Oczywiście zabiegamy ciągle, bo tych filmów na polski rynek wprowadza się coraz więcej. Część dystrybutorów no, nie udostępnia nam swoich kopii. Obowiązek mają polscy producenci, prawda, przekazać kopię każdego wyprodukowanego filmu do państwa. Każdy film polski albo z udziałem polskim, który jest dystrybuowany, jest obowiązek przekazania kopii. To jest tak zwana kopia obowiązkowa, ona wynika z przepisów prawa. Zresztą, żeby było jasne, my nie naruszamy niczyich praw, oczywiście, dlatego że my nie zachowujemy autorskiego prawa majątkowego do tych filmów, tylko mamy kopię. Mamy kopię na wypadek, gdyby się coś stało, a często się tak dzieje, no to można przyjść do archiwum, poprosić o kopię i zrobić następną kopię. Są takie filmy, których w zasadzie no, nigdzie nie można zobaczyć w takim pełnym wymiarze. No, w związku z rocznicą wybuchu wojny, II wojny światowej, pokazaliśmy filmy nakręcone przez Niemców w Warszawie, w getcie. Obrzydliwy film propagandowy, ale wstrząsający. Niemcy chcieli zrobić film antyżydowski, zrobili film potwornie, pokazujący potworną zbrodnię, którą oni popełnili tak naprawdę. I tego filmu nikt nie pokaże, żadna telewizja się nie odważy takiego filmu pokazać. Po pierwsze, że jest to film niebywale mocny, jeżeli chodzi o obraz, a po drugie, że on nie ma żadnego waloru komercyjnego po prostu, więc jest to po prostu czysta dokumentacja, jakbyśmy powiedzieli, pewnego czasu. Filmoteka tutaj również przy wsparciu Instytutu Sztuki Filmowej realizuje taki długoletni program wspierania kin lokalnych i studyjnych. I my często proponujemy pewne takie ciągi repertuarowe, czy jakieś propozycje repertuarowe
kinom, które są skupione w tych sieciach i bywa, że one pokazują repertuar, tylko zasada działania ich jest trochę inna niż Iluzjonu, bo Iluzjon jest jak gdyby kinem Filmoteki Narodowej, pokazuje to na zasadzie jakby muzealnej. Natomiast no, te kina to mają, jednak muszą działać na zwykłych zasadach handlowych, jakbyśmy powiedzieli. W ubiegłym roku na przykład zrobiliśmy taki cykl, który objechał kilka miast w Polsce. To był przegląd twórczości Volkera Schlendorfa. Wydaliśmy z tej okazji katalog, była książka, zresztą sam Schlendorf przyjechał na Kamerimage i był również gościem Iluzjonu. I to było bardzo udane. No, właśnie w większych miastach Polski można było obejrzeć te filmy, które jakoś tak może nie zostały docenione przez publiczność od razu. W DKF różne kina mogą się do Państwa zgłaszać i wypożyczać filmy. Tak, to nawet ma miejsce to w dużej skali, bo ja bym chciał, że to w skali równo międzynarodowej. To my oczywiście właściwie wypożyczamy kopie filmowe, to jest ogromne pole działalności Filmoteki. Wypożyczamy kopie filmowe, jakiekolwiek mamy, i to często w różnych wersjach językowych. Z DKF-y, organizatorzy festiwali, to zazwyczaj jako jedno z pierwszych miejsc, z którym się kontaktują, to jest Filmoteka. No bo u nas bardzo wiele tych kopii po prostu jest i one są w jakimś tam stanie. Natomiast poza tym mamy bardzo szeroką również taką współpracę międzynarodową, czyli organizujemy właśnie przeglądy i wspieramy przeglądy filmów i festiwale właśnie na całym świecie. Teraz się skończył niedawno w Petersburgu, w Nowym Jorku, we Francji był ogromny przegląd filmów Andrzeja Wajdy. No to jest nasza codzienna działalność. Znaczy tutaj też korzystamy ze wsparcia Instytutu Sztuki Filmowej, ale no to jest bardzo duże pole działalności. A czy współpracujecie ze swoimi odpowiednikami w innych krajach? Od samego początku Filmoteka jest członkiem Międzynarodowej Organizacji, Światowej Organizacji Archiwów, to jest skrót FIAF. Nawet zresztą przez dosyć długie lata profesor Jerzy Teplis był przewodniczącym FIAF-u do roku 70. Jesteśmy również członkiem Europejskiej Organizacji Archiwów, ACE. Uczestniczymy w takim międzynarodowym programie Lost Films. To są filmy zaginione i poszukiwane przez archiwa. Myśmy znaleźli nawet 3 filmy w ostatnim czasie zagraniczne. Na razie nikt nie znalazł polskiego filmu za granicą, no ale wszystko przed nami. Także jesteśmy dosyć aktywni na forum międzynarodowym. Pewną trudnością działania Filmoteki jest to, że my nie posiadamy w gruncie rzeczy siedziby. No, miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem w sumie wynajmowanym. Skoro pytała mnie Pani o najważniejsze zamierzenia na przyszłość, to poza tym, co powiedziałem, to jest również kwestia pozyskania jakiejś siedziby i doprowadzenia do sytuacji, w której Filmoteka będzie u siebie i na swoim.